odblokowaliśmy wszystkie skiny z bety 0.49. W tym odcinku pojedynkowałem się ja i moja dziewczyna Julii na nowej mapie. Sprawdzaliśmy przy tym wszystkie nowe zablokowane skiny i popatrzcie, co się stało tutaj. Wow! Co więcej, jako pierwsi w Polsce pokazaliśmy wam nowe wydarzenie, które dopiero będzie dodane do gry ze zbieraniem nowych dyskietek, czyli nowej waluty, którą będziemy mogli wymienić na nowe skiny i takie starsze skiny. Wylosuję dwa niki w komentarzy, którym wręczę po 500 klejnotów, ale zostaw suba z dzwonkiem. Widzowie, jak sami możecie teraz zobaczyć, mamy odblokowane wszystkie skiny na tej nowej becie. Nawet te skiny, których nie wylosowałem, bo tego chociażby wczoraj wylosowałem, ale tornado nie. I będziemy musieli przetestować każdy z tych skinów. Tego skina testowaliśmy wczoraj i tego także. Natomiast tornado, czy właśnie Golden Robo, nie. Do tego wszystkiego nowego bananiarza Dark Pila także testować nie testowaliśmy. Natomiast tego ziomeczka sprawdzaliśmy, że jest mega wysoki, ale grać nim też nie graliśmy. Jestem też ciekaw tego ziomala, dlatego że słuchajcie, on ma jetpacka, ale popatrzcie, tego skina nie było nawet w kole. On jest mega mocny, serio, jak to jest możliwe, że go nawet nie było w kole beta, a teraz go mam? Nie wiem, ale będziemy musieli go przetestować. I oczywiście nie zapominajmy o gumi barze, która w końcu nie jest jakoś tak dziwnie ciemna. Jednakże zanim to zrobimy, to popatrzcie, mamy tutaj koło fortuny i liczę na to, że może chociaż na tej becie 0.49 uda nam się w końcu coś wylosować. I dlaczego ten Diamond Damon, słuchajcie, jest skinem zwykłym, nie wiem, ale w ogóle widzowie, zwróćcie jeszcze uwagę na to, że mamy tutaj nowe kroki Shark Chase i to wygląda mega kozacko, a tego także na becie jeszcze wczoraj nie miałem. To mogą być najfajniejsze kroki, jakie do tej pory w ogóle były w grze, poza flagą Polski. Oraz te kroki też wydaje mi się, że są naprawdę mega kozackie, takie wrum wrum. Widzowie, teraz zrobimy tak, że ja losuję swojego skina, Julii losuje swojego skina i gramy na nowej mapie tej rakietowej i pojedynkujemy się, kto zdobędzie więcej monet. Powiem szczerze, bardzo chciałbym przetestować tego Twistera, to Tornado, ale w tym momencie wezmę sobie tego Jade Nyan Beasta, bo on naprawdę wygląda mega okazale. I jeżeli chodzi o kroki, to słuchajcie, ja bym chciał przetestować te kroki. Te są super, ja wiem, te szarkowe, ale spróbujmy na razie z tymi słoneczkami. I widzowie, popatrzcie na to, mamy faktycznie nową mapę. Liczę na to, że ja z moim skinem będę w stanie tutaj łatwo wygrać, ale... Ej, w ogóle, czemu on jest taki zbagowany? Tak! O kurde, ale dziwny skin! Ej, totalnie, on jest jakby taki szary w środku, wytyfy w ogóle. Ej, dobra, jeżeli my się pojedynkujemy, no to oczywiście, widzowie, lecę na sam środeczek. Włączyłem tutaj jedną rundę, wy 32 osoby. No tak, zobaczymy, ile ja pieniążków uzbieram i zobacz... No! Zobaczymy, ile ty także pieniążków uzbierasz. Dobra, ciśniemy sobie tutaj i powiem szczerze, podobają mi się dość te kroki, naprawdę. Moim zdaniem są całkiem fajne. Szkoda tylko, że nie mamy tutaj emotki buta, bo to by się przydało. Tak, gołębi chyba też nie testowałem. Ojojojojoj, ratuj się. Dobrze, dobrze, chłop się tutaj ratuje, więc całkiem spoko. I teraz tak, słuchajcie, w 40 sekund zrobiliśmy dopiero 25 pieniążków, więc szczerze mówiąc... Jestem, ale to nie ma znaczenia, który jestem. To ma znaczenie, ile ja będę miał pieniążków i ile ty będziesz miała pieniążków. To jest dla nas teraz jakby giga najważniejsze. Co on zrobił? Jak on dumał? No nie, no ratuj się, ratuj się! Ja ciekaw. No właśnie, o to chodzi, że przez to, że tu jest tak dużo graczy, no to wcale nie jest takie S. To naprawdę nie jest takie S. A wydaje się, jak się na to patrzy, że to jest dużo prostsze. Serio, ale to wygląda to, mega łatwe. Strzelanie co do tego. Tak, no właśnie, no bo tutaj można strzelać. Ja tutaj się skupiłem totalnie na zbieraniu pieniążków, a nie na strzelaniu, ale trzeba strzelać, no nie? W ogóle mega mocne jest to, że klawiszem E się tutaj strzela. Tak, bo normalnie ja nie mogę na tych zwykłych rakietach to się spacją robi, tak, ale tam nie można skakać, a tu można skakać. Ej, patrz, ile pieniążków. Jeszcze tyle pieniążków to nigdy nie miałem wcześniej. Ej, naprawdę. Ej, ale zbierasz tylko ze środka, widzisz? No tak, no nie, bo tu jest ich najwięcej, ale po co mam wychodzić ze środka, jeżeli no tu jest... To jest za łatwo. No ale ty też możesz tutaj przyjść, no nie! Nie, ratuj się! Ej, dobra, będziemy, słuchajcie, mieli stówę, nie, chyba stówki, słuchajcie, mieć nie być... Wow! Wow, 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 wow! Dobra, okej, lecimy tutaj. Nie! Nie wybijaj mnie tutaj! Nie, no bo patrzcie! Dobra, 70, słuchajcie, mamy 70, jest git, jest git. Nie, 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 nie! 71, słuchajcie, dobra, jeszcze kilka musimy przycisnąć, słuchajcie, 72, okej, 72, to jest mój wynik i ciekawe, ile zrobi Julii swoim skinem. Powiem szczerze, ten skinek był spoko, ale Julii powiedziała, że chciałaby przetestować, słuchajcie, te misiaki. Wy na pewno doskonale wiecie, że one w Stumble Passie już były. Wcześniej mieliśmy takiego właśnie Candy Beara, mamy także Capybarę oczywiście do przetestowania i to zrobimy, ale Julii chciałaby, słuchajcie, zobaczyć tego Sherry Beara, więc możemy jej go dać. Natomiast jeżeli chodzi o
o kroki, tak, chciała gołębie. Ej, nie, z tymi gołębiami to wygląda bardzo dziwnie. No. I widzowie, teraz nadeszła kolej Julii. Mamy z kolei rokety Royal, zbierz je wszystkie. Mój wynik to chyba normalny. Było 71. Ej, twój skin nie jest tak zbagowany, no, to jest dość spoko. O, dobrze się zaczyna, słuchajcie. Serio, wydaje mi się, że pobić 71 to będzie naprawdę gigaturno. Ja muszę się wczuć, będzie. Zwłaszcza, że ty już mega dużo czasu straciłaś idąc tutaj na bok. Masz dopiero dwie monety, to jakby idąc nie na środek, nie masz szans wygrać. Jakby 0,0% szans, bo sami widzieliście, jak my zaorali. Nie, no w ogóle, jak ty chcesz tak? Dobra, dobra. I ja we wczorajszym odcinku przegrałem z nią, kiedy ona nawet nie wie, żeby lecieć. Jak ja z nią przegrałem, widzowie? Jak ja z nią przegrałem we wczorajszym odcinku, tego nie wiem. Popatrzcie, ona po pół minuty będzie miała dopiero 10. Ja nie wiem, ja nie wiem. To ona, słuchajcie, chyba specjalnie daje mi fory. Ojo, ojo, ojo. A to chyba bardzo źle świadczy o moim skillu, jeżeli ja dostaję, słuchajcie, fory. Serio, naprawdę, nie? Na nowej mapce. Dobra, dawaj, bo masz, no, zaraz będzie połowa czasu w ogóle. Połowa czasu będzie, nie? A czemu ty masz wszystko tak szybko tutaj? No co szybko? No po prostu, no musisz iść i to rozwalać, no. Jeżeli nie pójdziesz na środek, to nie masz żadnych, zero ja nie wierzę, jak ja wczoraj przegrałem. Może mi ktoś powiedzieć, ale jak ja wczoraj miałam bardzo mało, 24 miałam tylko te, wiesz? Nie wiem, czy 24, wiem, że ja wczoraj przegrywałem dwa razy chyba, więc masakra. Nie dobra, idź na środek, idź no po prostu. Idę, ale zaraz co ze mną robią. Jo, ale dobrze dają chłopaki, dobrze dają. Ej. No ktoś mi coś zrzeka. Ale bo ty w ogóle nie próbujesz jakby siedzieć na tym środku. Ty po prostu ja rozglądasz próbuję się tam wejść w ogóle. Ale ty rozglądasz się wokół, to inaczej nie masz szans. Powinnaś po prostu się skupić na tym, żeby siedzieć tutaj nie po zewnętrznej, tylko właśnie na samym środeczku. Bo jeżeli jesteś do zewnętrznej, to coś cię trafi i potem masz przegranko, no nie? A widzisz, teraz chodzisz tak po środku i nawet jak są rakiety, o, widzisz? To jesteś w stanie się zatrzymać. Jesteś w stanie się. No dobra, tutaj to akurat trochę lipa, ale o, widzisz trampolina cię. No nie! Ej, masakra! Masz jeszcze 10 sekund. Zobacz, co ze mną robią, no nie da. No tak, ale właśnie o to chodzi w tej mapce. To jest takie mega spoko, że tu jest 32 graczy i tu nie masz kontroli nad tym, co się dzieje. To słuchajcie, popatrzcie, ona ma 34 pieniążki. Wiemy już, że słuchajcie, ten skin chyba nie za bardzo daje szczęście, ale pomyśleliśmy teraz o tym, że możemy sobie wziąć gumi barę. Dokładnie tak, weźmiemy sobie kapibarę, która słuchajcie jest niby zwykłą kapibarą, tylko oczywiście w wersji żelkowej. I jeżeli chodzi o kroki, to weźmy sobie te wrum. One są naprawdę fajne. Mnie się to osobiście mega podoba, bo na przykład ta flaga jest gigantyczna, no nie? Czy ten zoom. A te są takie dość małe. I teraz zrobimy tak, że ja będę operował myszką, a Julii będzie operowała klawiaturą i zobaczymy, ile uda nam się zebrać monet. No i dobra, widzowie, mamy w takim razie mapeczkę. Ja samemu zrobiłem 71, Julii chyba 34. To zobaczmy, jak to będzie wyglądało we dwójkę. Ale to musisz też spację, no nie? No bo właśnie bez tego zauważyłam. To... Ja staram się specjalnie jak najmniej tutaj używać tej myszki, żeby za bardzo, wiesz, no jakby cię nie dekoncentrować. I teraz tak, ja nawet jak naciskam klawisze, to nic nie mogę. Nic nie mogę. Ale autentycznie. Możesz chodzić myszką, wiesz? W sensie skręcać mi. No mogę, ale tak. Ale ja nie skręcam jakby tołem, tylko chodź kamerą. Jakby to i tak ty skręcasz. Ja mogę tylko się patrzeć za siebie, no nie? No dawaj, o, ale uratowane. I dawaj, i teraz jakby ty skręcasz, nie ja. Ja nie skręcam. Ale, o, myszko, żeś mi ustawiał ten. O. No to ja mogę nie ruszać nawet myszką, ale nie, muszę. No, tak, muszę. O, tak żeś robił właśnie. No. No dawaj, ratuj nie się. Oj, ej, o, nie, ej, my nawet nie dotknęliśmy teraz tego, a i tak przeżyliśmy. Dobra, dawaj. Nie. 11. Ej, nie jest tak źle, słuchajcie. Strasznie ciężko. Nie jest tak źle. Nie mam myszki, bro. Dobra, dawaj, lecimy sobie tutaj. Okej, okay, pum. Dawaj na środek, dawaj nie. Na ten środek. Na trampolinę. O, nie, ale po co na trampolinę? Bez problemu byśmy doskoczyli no bez tego. Tak. Bez tego, dobra, dawaj tutaj. Okej. Okay. Yo! Yo! Co tu się stało? Ej, dobra, no co tu się w ogóle stało? Co z tą trampoliną jest nie tak, widzowie? Ej, bo naprawdę zaraz ktoś nas przegoni. A, no i pamiętaj, że ty jeszcze masz rakiety na klawiszu E. Ale po co ty chcesz na tą trampolinę wskakiwać? Nie wiem, właśnie. Po co? Jakby jesteś w stanie przeskoczyć bez problemu bez. Dobra, dawaj, bo naprawdę zaraz ktoś nas przegoni. Mamy w tym momencie, słuchajcie, 16. O! Ale dobrze uratowało. Dobrze uratowało. Dobra, dawaj teraz. O, i spoko. I dawaj do jak dobrze. Do 30. Do 30 ciśniemy. Mamy w tym momencie, słuchajcie, już 20, 21. Okej, okej. Nie, jak mi skręca. No, ale dawaj na środek. Tutaj. Ja cię sunę. Ej, dobra, to chyba nie jest takie łatwe, widzowie. Coś mi się wydaje, że to jednak nie jest najłatwe, żeby się tak dzielić tym,
tymi zadaniami. Ale dawaj jeszcze 10 i pobijemy ciebie. Jakoś tak to chyba było, chyba ze 31 chyba tak. czy 34, coś takiego. Dawaj na środek, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, o! I tu można orać. I teraz słuchajcie, można orać. No nie, 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 ale ja nic nie robię tą myszką, no. Naprawdę, to jest dużo trudniejsze niż widzowie wam się wydaje. To jest autentycznie masakra. No popatrzcie, co się dzieje w tej sytuacji. No mamy 25. Widzowie, Capybarito, Gumibito jest całkiem spoko, ale teraz bym zrobił zamianę, dlatego musimy sobie wybrać skina. Popatrzcie, te skiny są dość bliźniacze i tak samo chciałbym jeszcze przetestować tego, ale weźmy sobie Ninja Coptera. On wygląda naprawdę mega spoko z tym shurikenowym śmigłem. I w takim razie możemy sobie przetestować te kroki flagi, bo szczerze mówiąc to jest całkiem spoko połączenie. No i dobra widzowie, teraz zamieniliśmy się, ja jestem na klawiaturze, Juli jest na myszce i liczę na to, że będzie potężny. Ej, w ogóle bardzo spoko skinek, naprawdę. No, moim zdaniem gigantycznie spoko skin, no, tylko że ty się obracasz zupełnie w złych kierunkach. Dobra, ale patrzcie na to, już możemy zacząć tutaj orać, lecimy, było 25, tak? No to patrz, zaraz będzie w ogóle dycha. Ej, ale, no dobra, to nie jest takie łatwe, ale mamy już 11, już mamy 11, więc nie jest, słuchajcie, tak źle. Dobra, pójdziemy sobie tutaj, pum, pum, no ej, no gdzie ty mnie... Ja chciałem się odbić od tego. Dobra. Jak się od tego odbijemy, to potem mamy łatwiejsze przejście. O, dobra, tu jest całkiem spoko. I teraz tak, pozbieramy sobie te. Dobra, mamy 13, słuchajcie, teraz będzie 14 i od... O kurde, ale zbagowało, ale dobra. Dobra, bo trzeba w tych typeczków... Wow! Co się dzieje? Ty, no jak my mamy pobić rekordę? Gdzie... Ja już coś tak miałam raz. Ej, ale myślisz, że to jest przez śmigło? A pokaż dół, w ogóle widać tu. Co to? Ej, jak to jest zrobione? Jak my mamy teraz wrócić, widzowie? Nie, bo... Na... Czekaj, czekaj. Ja próbowałam, nie da. Ale to, to samo mnie odbaguje, czy o co tutaj chodzi? Muszę poczekać do końca 60 sekund. Teraz to wygrać, widzowie? Jak my mamy to zrobić? Przecież to nie ma w ogóle szansy teraz. Nie, no nie wie, ale pokaż, pokaż. W ogóle, słuchajcie, tutaj nie widać już lądu. Nic nie widać, nie wiadomo, co się dzieje. Widzowie, popatrzcie, co my tutaj mamy. Mamy nowe wydarzenie Retro Rumble. I to jest mega ciekawe, bo popatrzcie, wracamy do przeszłości, zbieraj kartridże rozsiane po całym wydarzeniu Retro Rumble i potem możemy to powymieniać. Oczywiście na różne nagrody. Na pewno ten system już znacie, ale niestety nie widzę tutaj, no, może przez to, że to jest beta, jakie tu są nagrody, jakie możemy skiny wygrać, ale z tego co widzę mamy 3 totalnie losowe mapeczki, dlatego najwyższa pora, abyśmy w końcu wzięli, słuchajcie, tego skinika. Mówimy o Tornado Twisterze. To jest najlepsze, co Stumble Guys widziało, więc musimy go sprawdzić. I oczywiście weźmiemy sobie te kroki, najbardziej pasują do niego te, albo może taka trupia czaszka, ale trudno, bierzemy tego szarka. Ej, wiedzieliście widzowie, że on ma nogi? Co to w ogóle jest? I on ma ręce! Ej, nie wiedziałem o tym, nie miałem bladego pojęcia. I widzowie, na pierwszą giereczkę dostajemy Plug Dasha, ale popatrzcie, faktycznie są tutaj jakieś kartridże do wow, on jest pusty w środku, patrz na to! Co tu się dzieje? Ej, dobra, nie żałuję, to jest najlepszy skin i te kroki w ogóle, jakie są mega dokokszone. Ja cię kręcę, ej, genialnie to wygląda. Tak, ej, naprawdę przepotężny jest ten skin, bardzo mi się podoba. Jestem już jego fanem, od samego początku, słuchajcie, jestem fanem tego skina. Zbieramy sobie te kartridże, bo potem liczę na to, że serio na to coś wymienimy. No właśnie, nie było napisane, ile musimy tego pozbierać, żeby coś dostać, ale pozbierajmy, bo wiem, że za samą wygraną chyba jeszcze dodatkowo dostaje się 100 albo 200 jakoś, tak? Więc całkiem spoko. No wiem, 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 właśnie widzę, tylko ja tutaj próbuję oczywiście przeżyć, więc ojojoj, prawie je zebrałem. Drugą giereczką, słuchajcie, jest Lavaland. O, ja cię kręcę, ej, strasznie mocno. Ja oczywiście tego nie wybierałem, to jest wydarzenie. Popatrzcie, w ogóle tutaj kręcę się wokół tego twistera, także słuchajcie, inne skóreczki. Masakra. Ej, ale no właśnie, próbuję zebrać, ale mi się nie chciał zebrać. Dobra, to wiesz, to chyba nie... Czekaj, pokaż mi to. Dobra, o, zebrało się, dziękuję. Słuchajcie, musi tutaj odpaść 7 osób, więc oczywiście ciśniemy, ale naprawdę, żeby nie skłamać, moim zdaniem to jest najfajniejszy skin w całym Stumble Guys. Jeszcze nigdy nie widziałem tak kozackiego skina. On serio jest mega jakby, wiecie co, jakby z innej gry w ogóle. On nie wygląda jakby był ze Stumble Guys i moim zdaniem to naprawdę jest udane. No właśnie, on jest jakiś taki fioletowy w środku, bez beki. Dobra, trzeba tutaj, słuchajcie, uważać. Na Lavaland akurat boty sobie dobrze radzą, więc serio, trzeba być czujnym. Pum, pum, sobie polecimy tutaj i nie przesuwajcie mnie. Ja tutaj nie mam, słuchajcie, żadnych emotek. O, kartridż, siemano. To sobie powijamy oczywiście tego kartridża, ale chciałem powiedzieć, że nie mam żadnych tutaj emotek takich jak pięści, więc muszę jednak uważać. Okej, i mamy wielki finał. I widzowie, na finał mamy Rush Hour. Ej, ale w ogóle Rush Hour, słuchajcie, z botami
czasami to może być bardzo krótka mapka, naprawdę. W ogóle przyjrzyjcie się, jakie skiny latają wokół tego tornado. Tam jest na przykład Bananiarz Jan, Sensei Fire Fist. Naprawdę mega kozackie to jest moim zdaniem. Dobra, zbieramy wszystkie te kartridże, jakie tutaj są, co? Tak mi się wydaje, że jeżeli jesteśmy w stanie, no to patrz. O, tutaj sobie właśnie poczekamy, na tego sobie tutaj możemy poczekać. Teraz sobie polecimy na przykład tutaj, polecimy sobie to. Aha, nie, tutaj są wszystkie zebrane, więc tam jeszcze na samym końcu ewentualnie jest jeden. Utrzymuję, zobacz. Ej, właśnie, te boty się nie najgorzej, widzowie, utrzymują, ale ja i tak muszę wygrać, żeby, słuchajcie, dostać tych kartridżów chyba 100 za wygranie. Bardzo to jest spoko, no nie? Naprawdę mega spoko, że będziemy mieli po prostu nową walutę, dokładnie tak jak były przepychaczki do kibla, czy jak były na przykład jaja wielkanocne. Przepychaczki. No właśnie, z tymi przepychaczkami było tak, że ja na przykład nie odebrałem wszystkich skinów, więc taka trochę lipa. W ogóle, tak, w ogóle patrz, tam jest jeszcze cały czas jeden ziomal, no nie? I on sobie, że tak powiem, nie najgorzej radzi. No dobra, jednak przegrał. No i popatrzcie, dostajemy tutaj dyskietkę, a tutaj mamy właśnie to tornado. I popatrzcie, tutaj słuchajcie, w nagrodach nie ma napisane, że dostaliśmy za to jakieś kartridże. No i jak sami widzicie, tu powinienem dostać 100, a nie dostałem nic. Mam postęp 0/45, ale lipa. Widzowie, robimy powtórkę, bo to nie było w porządku, to w ogóle nie było fair. Teraz lecimy jeszcze raz i mam nadzieję, że będzie git, ale mam podejrzenia. No na środek ja bym poleciał. Przez to, że to jest pierwszy skin, jaki w ogóle testowaliśmy ze śmigłem, to być może dlatego, słuchajcie, on się tak zachowuje. Oj, oj, oj. Nie jest wcale tak łatwo, oj. No nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo, ale to jest do zrobienia. Grać, tak wiesz. Te 25 jest jak najbardziej do zrobienia, więc dobra, ciśniemy sobie tutaj, ciśniemy sobie tutaj, tutaj, dobra, 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 okej, byle się zatrzymać, słuchajcie, tutaj na środeczku. No nie, 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 nie. O! Dobrze zasejwowane, słuchajcie, dobrze zasejwowane. W tym momencie mamy 12, 14, 15, okej, dobra, 7, widzicie? Dobrze idzie, dobrze, słuchajcie, idzie, mamy 20. Trampolina jeszcze, trampoliniarz wleciał. Bum! Tutaj Lechosław się, mano. Ej, patrz, i widzisz, i już 25 mamy. Dobrze idzie, dobrze idzie. A zaraz w ogóle dopiero będzie połowa czasu, dobra. O, udało się zasejwować, udało się zasejwować. Dawaj, lecimy, 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 lecimy. Nie śpimy, widzowie, patrzcie, 33. Nie, to... ubijemy się, ubijemy się. Ej, ale my nawet nie dotknęliśmy tego, to jak to nas uratowało? Tego nie, oj nie, tutaj. O nie, to już nie ma szans. Ale 34 są, jest dobrze. Dawaj w tą trampolinę tutaj sobie wejdziemy. Pum, dobra, okej. I tutaj możemy pozbierać, tutaj możemy sobie to pozbierać. Nie, 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 nie. Ej, mam wrażenie, że tylko chodzenie po środku ma jakikolwiek sens, bo w innym wypadku jest Jezu, ale zaraz to się, naprawdę jest mega ciężko. Serio, wiesz, jest totalnie mega, mega ciężko. Jak nie trzymasz tej myszki, nawet jak ją nic nie robisz, to jest dobra, ciężko. Dobra, dobra, tak pum. Okej, okej, słuchajcie, mamy już 40. Mamy 40, więc dawajcie, jakby się udało zrobić ten 70, co miałem ja samemu, to by było za mocne, bo popatrzcie, już w tym momencie mamy, słuchajcie, 50,5 minuty. Nie, ej, dobra, szkoda. 7 sekund. Dobra, jeszcze. Dobra, lecimy, sorry, lecimy, lecimy. Ojo! Ojo! Ale co? Co tu się stało? Ej, dobra, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, ale dawajcie. Musimy, słuchajcie, musimy, 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 musimy. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Dobra, mamy, słuchajcie. Nie, 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 55. Ej, ale i tak dużo. Dobry wynik, naprawdę. To słuchajcie, mam wrażenie, że jest solidny wynik. Możesz po zewnętrznej. Nie, dawaj, dawaj, dawaj. Ostatnie sekundy, ostatnie sekundy. Dobra, 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 dobra. Ej, 59. W takim razie teraz przetestujemy nowe wyzwanie, ale to Juli zagra. I widzowie, na pierwszą mapeczkę, giereczkę masz Canon Climb, a właśnie z tymi dyskietkami, więc dawaj, tym nowym skinem lecimy i ciśniemy. No, tu są same boty, więc podejrzewam, że szanse jednak na wygraną masz bardzo, bardzo duże. O kurde, ej, w ogóle to tornado teraz zauważyłem, jest duże, co? Ej, ale, jest naprawdę bycze, jest duże, naprawdę strasznie bycze. Yo! Ej, w ogóle od dołu widać, jak on się kręci strasznie dziwnie. Dobra, dawaj, ciśniesz, bo tutaj naprawdę... Ej, nie zbieraj tych dyskietek. Nie, na razie nie zbieraj, na razie po prostu przetrwaj, bo to jest wyjątkowo akurat trudna mapka, gdzie może być zaraz gigantyczna lipa, bo naprawdę tam ludzie pójdą, więc po prostu dobiegnij do mety, a te kartridże, no to sama widziałaś, one się nie zbierają, przynajmniej ja nie dostałem ich, nie wiem do końca czemu. Więc liczę na to, że tu jest jednak inna jakaś gierka i że tutaj je dostaniemy, więc dawaj, 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 dawaj. No, na samym końcu. I popatrzcie w ogóle, tutaj ten skin widać, że jest naprawdę bardzo duży i naprawdę spoko, że on się kręci i ma jeszcze taki dymek wokół. O kurde, Lava Land na drugą giereczkę, no to może być trudne, zwłaszcza jeżeli, wiecie, nie gra się na swoim komputerze, bo ja mam tutaj zupełnie inną czułość, ale olej te dyskietki. Olej te dyskietki, po prostu. Masz taką lepszą czułość. No tak, tak, ale dasz radę, no to są boty mimo wszystko, więc jakby to jest do zrobienia, no nie? Po prostu graj tutaj tak, żeby oni cię nie zepchnęli. Tak, tak, tak. I raczej bym nie używał podwójnej spacji tutaj, no nie? Bo z tymi botami
to jest tak, że używasz podwójnej spacji, a potem cię ktoś spycha, więc taka delikatna lipa. Ej, ale fajny, nie? W ogóle on, wiesz co mi przypomina? No. Papier toaletowy szary. Taki najtańszy, jak jest na jakichś zajazdach na autostradach, no nie? Zajazdach! No to, a to się zajazd nie nazywa. No tak. No są takie, wiecie, MOP, skrót MOP to chyba był, no. No i taki szary, chamski, jednowarstwowy papier toaletowy. Tak mi to wygląda. W ogóle nikt nie odpadł jeszcze. No właśnie to mi się jo, ale oni zaraz zaczął odpadać. O, widzisz, już ktoś odpadł, już jedna osoba odpadła, więc jest dobrze. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Zaraz tu się pojawią kolejne. Dobra, dobra, dwie osoby, słuchajcie, już odpadły. Dobra, jest git, u. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ej, strasznie mocna ręka, ale już trzy. W ogóle jest git, już sześć, już siedem. Ej, ej. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. To nie była ja tylko. Nie, 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 na luzie, na pewno ktoś zaraz odpadnie. Dobra, 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 dobra. Nice, jest 8-8. O kurde, i na koniec jeszcze laser dasz, ale patrz, nie ma tu dyskietek, czy mi się wydaje? Nie ma! No ale to jak to jest zrobione? Ej, dobra, nie wiem, po prostu musisz ugrać. Musisz tym skinem po prostu teraz ugrać, ale jestem naprawdę zaskoczony, że nie ma tu dyskietek. Jestem dobra. Zaskoczona, że jest blok dash. No ale to nie jest blok dash, to jest laser dash. Tu masz o nie, lasery. To jest laserem. No tu są lasery. Dobra, no, przeskakuj za, ja za każdym razem przeskakuj laser jak najszybciej się da, bo potem naprawdę jest lipa, no nie? I raczej trzymaj się blisko początku. No nie, no tutaj sobie przeskakujesz, widzisz? Dwie osoby odpadły, jest git. Jeszcze zostało ci sześć, więc znaczy nie, pięć, bo w sumie jeszcze jesteś. Dobra, jeszcze teraz cztery. Dawaj, dawaj, dawaj. Oni nie ogarniają tego laser dasha w ogóle, więc jest spoko. O, widzisz? Jeszcze jeden ziomal. Jeszcze jeden ziomal i będzie win. Dawaj, bo musimy dyskietki wygrać. Musimy. O kurde. Dobra. Dobra, dobra, dobra. O,